Dzień dobry Państwu, witamy z przestrzeni Galerii Górnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Z przestrzeni, która wypełniona jest wystawą pokonkursową Międzynarodowego Biennale Fotografii Definicja Przestrzeni, wystawą, której już raczej nie będziecie mogli Państwo zobaczyć w rzeczywistości, tutaj u nas na miejscu, i dlatego chcielibyśmy Państwu pokazać, w jaki sposób zaprezentowaliśmy fotografie, w jaki sposób wyeksponowaliśmy te, które zakwalifikowały się do wystawy i w jaki sposób te fotografie wybrzmiewają wizualnie w naszej galerii. Bardzo prosimy o zostanie z nami przez długie 23 minuty, gdzie kolejno, zdjęcie po zdjęciu, będzie można obejrzeć w miejscu, w którym zostało wyeksponowane. I przy okazji rozejrzenie się po przestrzeni naszej galerii. Wystawa uważamy, że wyszła znakomicie. Wszystkie prace, które na nią się złożyły, są naprawdę świetne, starannie wybierane przez jury złożone z Tomasza Tomaszewskiego, Stanisława Kulawiaka i mnie. Bardzo mieliśmy dużo pracy, dużo dyskusji, dużo dylematów, ponieważ przesłaliście Państwo wszyscy bardzo, bardzo dużo znakomitych zdjęć. Te, które zostały i tu są prezentowane, reprezentują takie poszczególne grupy tematów, które poruszyliście Państwo we wszystkich swoich zdjęciach. Będzie można zobaczyć je zarówno tu, w przestrzeni naszej galerii, pokazane w sposób zaaranżowany już jako całość, jako cała osobna wystawa, ale także na naszym Facebooku szukajcie pliku, w którym będą wszystkie zdjęcia pokazane jedno po drugim. Jak również dostępny jest w naszym sklepie internetowym katalog tej wystawy. Ci z Państwa, którzy go nie dostali, będą mogli go sobie nabyć i obejrzeć bardzo dokładnie zdjęcie po zdjęciu. W przestrzeni wystawy możecie Państwo zwrócić uwagę na prace nagrodzone. Jury zdecydowało jednogłośnie, że nagrodą pierwszego stopnia prezydenta miasta Kielce wyróżni pracę Michała Anioła.
pod tytułem pandemia. To jest też taki trochę temat, który wstrzelił się w obecny problem, w problem, z którym zmagamy się wszyscy, a nas wszystkich poruszył sposób, w jaki pan Michał rozwiązał ten problem fotograficznie. Następne nagrody to są, to jest Za miasto pana Marcina Kłujszy, który przedstawił bardzo zwarty i zresztą imponujący konsekwencją swój zestaw, jak również nagroda trzeciego stopnia Wodociągów Kieleckich pana Jarosława Jasińskiego za fotografię z cyklu Prześwity, to jest fotografia Ślub. Potem nagroda za film wideo dla pana Krzysztofa Strzody. Nagroda prezydenta miasta Kielce, druga nagroda prezydenta miasta Kielce dla Wolfganga Brennera z Niemiec. I dwie nagrody ufundowane przez Fundację imienia Kieleckiej Szkoły Krajobrazu dla pana Piotra Lisowskiego i pani Kornelii Głowackiej-Wolf. Ponieważ prac zasługujących na wyróżnienie i na nagrody było znacznie więcej, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach funduje zawsze 5 medali. Tymi medalami nagrodzono pana Krystiana Drużdża za fotografię pod tytułem Mój kawałek nieba, pana Zenona Harasyma za czasoprzestrzeń miejską, pana Andrzeja Kosikowskiego za fotografię zatytułowaną Zakręcony świat oraz pana Jacka Ślusarczyka za przestrzeń urajoną i pana Andrzeja Ślusarczyka za strefę osobistą. To jest, są wszystkie prace nagrodzone, ale oczywiście nagrodą jest także zakwalifikowanie się do samej wystawy. A do wystawy jury zakwalifikowało 117 fotografii wykonanych przez 94 autorów oraz wszystkie filmy wideo. Także bardzo dużo fotografii zostało poza tą ekspozycją. Oczywiście głównie dlatego, że galeria ma ograniczoną przestrzeń, nie jesteśmy w stanie pokazać więcej, ale to też poprzez to zawężenie do tych 100 fotografii prawie samej ekspozycji spowodowało, że wystawa ma naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom artystyczny. Myślę, że po obejrzeniu tej prezentacji Państwo również podzielicie z nami to zdanie. Stanisława Zacharko-Łagowska, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach i kurator konkursu Międzynarodowe Biennale Fotografii Definicja Przestrzeni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.